Уже некоторые вещи вам рассказал Норберт. Co się wydarzy w przyszłości w naszej firmie. Что будет происходить в будущем в нашей компании. Teraz przechodzę troszeczkę bardziej do szczegółów. I сейчас немножко перейдем к деталям. Będziemy wprowadzać nowe produkty. Мы будем внедрять новые продукты. Technologia idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, wiedza też idzie do przodu. Technologie idą wперед, znanie idą wперед, многие вещи идут вперед. Jeszcze dalej poproszę. Jeszcze dalej. Okej. Jeszcze dalej. Tak, to jest następny nowy produkt, który będzie wprowadzany na początku przyszłego roku. To следующий nasz nowy produkt, który już w начале следующего года появится. Będzie to produkt dla dzieci. To będzie produkcja dla dzieci. Na odporność. Dla immunitetu. W formie takiego syropu, żelu, coś takiego. W formie takiego syropu, takiego żelu. Nie mieliśmy do tej pory portfolio dla dzieci dedykowanych, specjalnie dla dzieci. Teraz właśnie zalepiamy tą dziurę. Do tego u nas nie było specjalnego, naprawionego produktu dla dzieci. Teraz my zakrywamy to przestrzeń. Jeden z takich produktów, który tak naprawdę nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o dzieci. To jeden z takich produktów, który realnie nie ma konkurencji odnośnie dzieckiej podtrzymania zdrowia. Długo oczekiwany produkt na oczy. Долго ожидаемый продукт для зрения. Такая ciekawostka, мы этот продукт уже давно mieliśmy przygotowany. Такая интересная информация для вас, этот продукт уже давно был готов. Ale jeden ze składników został wpisany na listę lekarstw. Но один из компонентов был записан в польский список лекарств. А jak wiemy, suplementy nie mogą leczyć. А как вы знаете, БАДы это не лекарства. Теоретически. Tak więc musieliśmy zmienić troszeczkę skład, zmienić troszeczkę proporcje, żeby ten produkt można było wprowadzić na rynek. Поэтому мы должны были немножко изменить состав, компоненты и пропорции, чтобы этот продукт мог появиться на рынке. Szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, bo coraz bardziej jakby czuję potrzebę takiego produktu. Ja realnie очень искренне этому рад, потому что я как бы чувствую такую потребность для себя. Wprowadzamy też całkowicie ekologiczny olej ze wszystkimi kwasami omega z całym portfolio. Появляется также полностью экологические такой как бы масла, ну с смесями этих масел. То, что есть интересно, то этот олей будет складываться так направде из трех олеев. И это будет ну три разных вида масел. И никому еще не удалось их соединить в очень экологичный способ. И никогда еще никому не удалось экологическим образом их так соединить. Так, więc to też będzie wyjątkowy produkt na rynku. Поэтому это тоже будет исключительный продукт на рынке. То есть то, с чего я очень тешу. Это еще одна вещь, с которой я очень сильно радуюсь. Bo niestety od przedszkola staram się walczyć z jedną moją przypadłością. Я уже от школы стараюсь бороться с одной моей слабостью. И до этой поры мне еще не удаje. И до этого времени мне не удавалось. Wszyscy dietetycy każą mi jeść 5 posiłków dziennie. Dietologi mówią, że trzeba pytać 5 razy dziennie. Dla mnie to jest niewykonalne. Dla mnie to nierealne. Ale dzięki temu produktowi prawdopodobnie uda mi się jeść 5 posiłków małych dziennie. No, благодаря вот этому продукту мне точно удастся кушать 5 маленьких перекусов в течение дня. Wchodzimy w branżę żywności funkcjonalnej i to będzie jakby taka pierwsza część całego tego portfolio produktów, które zamierzamy wprowadzić. I my wchodzimy w taką industrię funkcjonalną pytania i to jeden z produktów, które będą pojawiać się u nas w tym направлении. Będą to batony funkcjonalne. To będą funkcjonalne batonczyki. I teraz batonów tego typu na rynku jest bardzo dużo. I teraz uwaga, batonczyków takich na rynku jest bardzo dużo. Ale znowuż musimy być wyjątkowi i czymś się wyróżniać. No my, wypomnijcie, my должны być исключительными, чем-то мощно выделяться. Na pewno te produkty będą absolutnie czyste, czyli pozbawione jakiejkolwiek chemii. Абсолютно точно эти продукты будут экологически чистыми и из них будет исключена любая химия. I na pewno będą kompletne, jeżeli chodzi o składniki. И абсолютно точно они будут комплексны, если мы говорим про состав. Co przez to rozumiem? Что я понимаю под этим? Rozumiem przez to fakt, że składniki, z których się będą składały te produkty, na przykład owoce albo warzywa. Ja понимаю, что те компоненты, из которых будет состоять этот продукт, фрукты или овощи, będą w całości zgniecione i uformowane, sprasowane w formie batonu. Будет как бы в полности, ну так вот сжаты и таким образом будет формироваться вот этот батончик. I taka mieszanka warzyw, owoców
и różnych innych składników uformowana w baton. Такая смесь вот этих фруктов и овощей вот в этом виде. Będzie przez nas dystrybuowana. Будет, ну как бы дистрибьюироваться. И ponownie będzie to całkowicie czysty produkt i absolutnie odżywczy. Абсолютно чистый продукт. Tyle jeżeli chodzi o produkty. Это если мы говорим про продукты. Wchodzimy oczywiście na rynki zagraniczne. Mamy rejestrację w coraz większej ilości krajów. Мы выходим на заграничные рынки, у нас уже появляется сертификация продукции в разных странах. И, oczywiście, в интересе фирмы есть, чтобы всюду быть абсолютно легально. И, конечно, в интересах компании абсолютно везде быть полностью легальными. Oczywiście, это вымагает часу нераз, если ходит о разные рынки нашей Европы, чи света. И, конечно, часто это требует специального времени, если мы говорим про разные рынки, разное время. Але на pewno to się wydarzy. На Украине уже jesteśmy легальны, если ходит о регистрации продукта. Это будет происходить во всех странах, но в Украине уже есть это уже работает. Tutaj prezes Norbert Janeczek też mówił o tym, że rozmawiamy z różnymi dealerami na Ukrainie, żeby udoskonalić program samochodowy. Председатель Norbert Janeczek уже говорил о том, что мы работаем над тем, чтобы улучшить наши автомобильные программы. Już mogę wam zdradzić, że уже могу вам открыть секрет, że uwalniamy tak naprawdę poza programem flotowym, gdzie jest Jaguar i Mercedes, что вот кроме нашей этой автомобильной программы Jaguar и Mercedes, uwalniamy wszystkie marki. Открываем все марки. I tak naprawdę każdy z was będzie mógł sobie kupić samochód marki takiej, jakiej chce i dostanie dofinansowanie do samochodu. I po сути любой из вас может купить абсолютно ту автомобиль, который вы только мечтаете и будете получать дофинансирование от компании. Tak więc poszerzamy nasz program flotowy o drugą możliwość kupowania sobie dowolnego samochodu, jakiego tylko chcecie. Поэтому просто значительно расширяем возможности автомобильной программы приобретением абсолютно любого автомобиля, которого вы только захотите. Oczywiście szczegóły i cały plan flotowy, samochodowy zostanie niebawem opublikowany i będzie w Back-Office w biurze do obejrzenia. Конечно, сама автомобильная программа будет полностью описана и в начале следующего года уже будет доступна в Back-Office. No i moi drodzy, kto lubi podróżować? No, kto z was lubi podróżować? Parę osób jest. Parę ludzi jest. Moi drodzy, kwalifikacja na Dual Life Trip to jest wycieczka menedżerska. Kwalifikacja na Dual Life Trip to путешествие dla menedżerów. До 16 czerwca. Она идет до 16 июня, можно zakwalifikować. Co to oznacza, że warto awansować na menadżera do 16 czerwca. To oznacza, że stoi zakwalifikować na pozycję menadżera do 16 junia. Ponieważ na początku września będziemy jechać wszyscy razem na wycieczkę. Ponieważ już w начале сентября my все вместе полетим. W zeszłym roku byliśmy na Krecie. W прошлом году мы были в Крете. Było nas 24 osoby. Było nas 24 человека. Menadżerów i dyrektorów wszystkich razem. Menadżerów i dyrektorów wszystkich w mieście. W tym roku byliśmy z menadżerami też na Krecie. В этом году мы тоже были на Крете с директорами. 108. И было у нас 108 особ. Было 108 человек. Несамовитый прогресс с рок до року. Просто очень сильный прогресс с года на год. Так, więc я себе не воображаю, чтобы с большинством особ, которые сейчас видят перед собой, не поехал на такую вечерочку. Я не представляю себе, чтобы с большинством из вас мы не поехали на это путешествие. Это направда мощная вечерочка. Это реально очень сильное путешествие. Тамара? Тамара? Мам, питание. До какого часа нужно закликовать на директорский, чтобы достать на менеджер? Мои дорогие, это есть лидершип, потому что кобета не может дочекать наступной вот информации. Это лидерство, она не может дождаться уже следующей информации. Попросим наступный слайд. Как раз следующий слайд попросим. Вечерка директорская для Тамары. Директорское путешествие для Тамары. Ponieważ dyrektorzy zapraszani są na drugą wycieczkę. Dyrektorów приглашают на второе путешествие. Z osobami towarzyszącymi. Z ludźmi, z jednym człowiekiem plus. Tak jest. I żeby zakwalifikować się na tą wycieczkę, trzeba osiągnąć rangę dyrektora do 15 lutego. I żeby zakwalifikować się na to путешествие, нужно сделать rangę dyrektora do 15 февраля. Do 15 lutego nie zostało dużo czasu. Do 15 февраля nie осталось много времени. Ale jak zaraz wam powiem pewne rzeczy, o których Norbert Janeczek nie mówił i... No tak jak jest niektóre rzeczy, o których Norbert Janeczek jeszcze nie mówił. Tajemnica. I chciałbym, żeby to zostało tutaj między nami. Ja bym chciał, żeby to pokazało w sekrecie. Robi live. To, aha.
Дитмар робит лайк, więc вам не powiem. Дитмар, тем более, записывается на камеру, поэтому я вам не расскажу. Окей. До 15 лютого не есть много времени, natomiast певні речі się wydarzą, które spowodują, że i tak można awansować bardzo szybko na dyrektora. До 15 февраля не осталось так много времени, но поверьте мне, произойдут определенные вещи, которые могут очень сильно спровоцировать то, что вам удастся это сделать. A propos jeszcze wycieczki, w tym roku byliśmy w Dubaju. В этом году мы были в Дубае. Z osobami towarzyszącymi, naprawdę bardzo fajna wycieczka. Z naszymi ludźmi, których мы взяли с собой, to był очень хороший отдых. Szczególnie, bo za darmo. И что самое приятное, это было бесплатно для нас. В прошлом году едем на Карибы. В следующем году мы едем на Карибы. То есть такой прочек с бюро, и знаем, что едем на Карибы. Не знаем точно, в какое место, но наверное Карибы. Это уже информация из офиса. Мы пока еще не знаем точно куда, но точно знаем, что на Карибы. Мамы тоже до диспозиции. За хвилю вам поговорим о тех файных вещах, которые сейчас выдадут, таких наших, тайных. Я через секунду расскажу о тех интересных вещах, которые у нас пройдут, тех секретных. Natomiast proponowałbym, żeby wejść też na tą stronę. No, także предложiłbym wam wejść вот na этот сайт. Ponieważ ona też już jest w języku ukraińskim. Ten сайт w tym czasie jest na ruskim i na ukraińskim języku. Tam są wszystkie materiały marketingowe i tam na bieżąco będą następne dodawane w waszym języku i w języku rosyjskim. Tam все маркетинговые инструменты и материалы, которые в том числе на вашем на вашем языке есть. Wyróżnienia liderów już były. Признание лидеров уже было. И уж на этом затримано. И здесь на этом слайде остановимся. Мои дорогие, то, что хотел бы вам показать так от себя. Что значит? Вернусь назад, можно? Это уже платная функция. Или пункту. drive.duolife.ru Окей, мои дорогие, bardzo ważne informacje, takich, których Norbert Janeczek nie powiedział i takich, których nie ma na prezentacji. Bardzo ważna informacja, o której nie mówił Norbert Janeczek i której nie tu jest na tych slajdach. Dla mnie w najbliższej przyszłości, bo mówimy tutaj o przyszłości. Dla mnie w bliższym przyszłym, bo ja mówię o tym, jak o przyszłym. Są ważne dwie daty. Bardzo ważne dwie daty. Pierwsza data to 16 grudzień. Pierwsza data to 16 dekabria. Wiemy, że jesteśmy przed okresem świątecznym. I te 5 dni przed, od 16, 5 dni następne jest mega kluczowe. I dzień po 16 числа, потому что мы находимся в преддверии праздников, вот эти первые 5 дней после начала расчетного периода с 16 числа. Tutaj powinny się pojawić jakieś fajne rzeczy, jeżeli chodzi o naszą firmę, natomiast nie jestem pewien, dlatego nie będę o tym mówił, ale powinno się coś fajnego pojawić. Должны будут появиться некоторые очень интересные вещи от нашей компании, но я пока в этом не уверен, что именно в эти даты, поэтому не буду пока про это говорить. Раз, że są święta. No i во-первых, будут праздники. A dwa, chodzi o to, żebyśmy zrobili jak najwięcej zakupów przed świętami. И второе, чтобы мы могли сделать как можно больше покупок перед праздниками. Ponieważ później jest czas na świętowanie. Потому что потом будет время праздновать. Druga ważna data to 16 styczeń. Вторая важная дата – это 16 января. Od tego momentu wydarzą się niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o naszą firmę, o system naszej firmy i plan wynagrodzeń. I z tego времени произойдут очень интересные вещи относительно нашей компании, относительно наших продуктов и относительно нашего маркетинг-плана. Dokładnych szczegółów nie mogę zdradzić, bo no nie dzwonią. Specjalnych detali nie mogę wam rozkazać. No, наверное, меня все-таки не могут to уволить. No, ale mogą coś mi tam zrobić. No, mogą coś mnie pogrozić. Jedno jest pewne, bardzo ważne, aby jak najwięcej osób do 15 stycznia było na pozycji lidera zespołu. Одно jest крайне ważne, żeby jak można больше людей było na уровне лидера зеспол, лидера команды. Так, так. Бо от 16 стычня. Потому что от 16 января. Лидер зесполу. Лидер команды. Będzie miał. Будет иметь. Удел в поделе 2% оборота целой фирмы. Участие в разделении 2% оборота компании. Что это означает? Что это означает? Co to oznacza szczególnie dla rynku ukraińskiego? Что это означает специально для украинского рынка?
То, że każdy lider zespołu na Ukrainie będzie dostawał prowizję za obrót, który się wydarzył dużo wcześniej, na przykład w Polsce. То, что лидер команды, например, в Украине будет получать оборот со всего, ну, участие с оборота всего объема того, который даже уже производился ранее. Tak więc warto do 15 stycznia zostać liderem zespołu i mieć udział w obrocie całej firmy. Поэтому стоит квалифицироваться на эту позицию, чтобы потом получать 2%. Liderów zespołu jest ilość X. Liderów komandy jest, no, какое-то число X. I ta liczba X będzie miała podział tych 2%. I это количество людей X будет иметь, ну, между ними будет поделены вот эти 2%. Ale to nie koniec. No, это не конец. Kierownik zespołu, руководитель команды, będzie miał swój tort 2% do podziału. Будет иметь свой тортик 2% для разделения. A kierowników zespołu jest już mniej niż liderów zespołu. Руководители команды, их уже меньше, чем лидеров команды. Więc warto być kierownikiem zespołu. Поэтому стоит быть руководителем команды. Tak czy inaczej, i liderzy zespołu, i kierownicy zespołu będą mieli udział w obrocie firmy. Tak или иначе, i руководитель команды, i лидер команды будут иметь проценты от всего объема компании. To jest dobra wiadomość. To очень здорово. Nie będę wchodził też w szczegóły, ale będzie możliwość zarabiania dużo więcej ze struktury pasywnej. Nie będę wchodzić w подробности, но будет возможность зарабатывать значительно больше со структуры пассивной. Będą też dodane następne 3 rangi. Появятся также 3 новых квалификации. Więc jak ktoś posmutniał w związku z tym, że Tomasz Zabawa osiągnął dyrektora generalnego i już nie da go przeskoczyć. Ponieważ jeśli ktoś расстроился, że Tomasz Zabawa pierwszym zrobił kwalifikację dyrektora generalnego i nie получи się go обогнать, to teraz ma szansę. U was teraz jest szansa. Będzie wiceprezydent, prezydent i prawdopodobnie senior prezydent. Będzie wiceprezydent, prezydent i скорее всего trzecia kwalifikacja będzie senior prezydent. To specjalnie dla Aleksandra. Dla Aleksandra. Tak, osobiście jestem ogromnie zachwycony wiedzą Aleksandra i bardzo dużo się od niego uczę. Tak, jeśli лично говорить, я под огромным впечатлением знаний Александра, и мне очень приятно от него учиться. Jestem zachwycony ekspresją i sercem, w jaki sposób przekazuje wiedzę. Я под большим впечатлением той энергии, того сердца, которое он вкладывает в свое выступление. Попросил Александра о то, чтобы мне тłumaczył до уха. Попросил Александра, чтобы он мне переводил в ухо. Bo czułem, że to jest tak mocno ciekawe, że chciałem wyciągnąć jak najwięcej. Потому что я чувствовал, что это настолько интересно, чтобы получить как можно больше. Аж в конце до Александра powiedziałem: "Dobra, cicho, już nic". А потом сказал: "Тихо, уже я мне уже не могу". Bo wszystko rozumiałem, co mówi. Потому что уже все начал понимать, что он говорит. Naprawdę ogromny szacunek do wiedzy, doświadczenia. Ogromne уважение знаниям и этому опыту. Moi drodzy, ja w ogóle jestem zachwycony leadershipem tutaj miejscowym, bo ja wcześniej czegoś takiego nie doświadczałem. Я реально под большим впечатлением всего лидерства, которое я здесь наблюдаю регионального. Чего-то раньше такого я не встречал. Ja sobie znalazłem sam ten biznes, tą branżę. Ja dla siebie sam odkrywałem ten biznes, ja sam dla siebie odkrywałem tę industrię. Mam jeszcze 3 godziny czasu, to trochę wam opowiem. Jeszcze raz? Mam jeszcze 3 godziny czasu, to wam opowiem. U mnie jeszcze 3 godziny czasu, ja wam się rozkażę. Moi drodzy, w wieku 35 lat, jak powiedziałem wam wcześniej, wrzuciłem sobie w internet i tak dalej, szukałem frazy bogaty przed 40. Как я вам говорил, в 35 лет я начал себе искать информацию. Я вписывал в интернет такие фразы, там, богаты до 40. Миллион перед 40. Миллион до 40. Bądź wolny przed 40. Будь свободным до 40. I wyskakiwała mi między innymi fraza MLM. I w tym числе у меня появлялись вот эти фразы MLM. Ja myślałem, że to jest coś związane z Mercedesem. Я думал, что это связано как-то с Мерседесом. A że jestem fanem Mercedesa. No tak jak ja fanat Mercedesa. Więc w pewnym momencie kliknąłem w ten link i zobaczyłem, co to jest. W определенный момент я кликнул в это и посмотрел, что это такое. Jak zacząłem o tym czytać, to byłem w szoku, że ludzie, którzy o tym piszą, podpisują się imieniem i nazwiskiem. I kiedy ja начал читать это более подробно, я просто был в большом шоке, что люди подписывают реальные фамилии свои под этими статьями. Bo dla mnie oni powinni wszyscy siedzieć w więzieniu. Потому что я думал, что они должны все сидеть в тюрьме. Jak można oficjalnie pisać o takich piramidach? Jak można oficjalnie pisać o takich piramidach?
Ale trafiłem na dwie biografie dwóch osób, których nie pamiętam, to byli mężczyźni. No ja popał na biografię dwóch ludzi, ja сейчас nie помню, że ich фамилии. Którzy pracują w tej branży 30 i 40 lat. Что они работают в этой индустрии 30-40 лет. I zarabiają po kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie. И зарабатывают по несколько сотен тысяч долларов в месяц. I uwaga, nie siedzą w więzieniu. И внимание, они не сидят в тюрьме. Wtedy dało mi to do myślenia. И тогда я задумался. Stwierdziłem, że albo czegoś nie rozumiem, coś tu nie gra, albo czegoś nie wiem. Я открыл, что я или чего-то не понимаю, или чего-то не знаю. Więc chciałem się dowiedzieć. И я хотел это изучить. Jak się dowiedziałem, jak только я узнал, to nie widziałem świata poza tym. Я не видел вообще другого мира, кроме этого. Ja byłem całkowicie stuprocentowym takim korporacyjnym szczurem. Я на 100% был такой, ну как бы корпоративной крысой. Dałbym za PepsiCo pociąć się na kawałki. Ja za PepsiCo mógł rozerwać любого na kuski. Bo sprzedawałem Pepsi i Chips Lays. Ponieważ ja prodawał Pepsi i Chips Lays. Wiecie, co to jest Chips Lays? Znajdziesz, co to Pepsi. Tak? Pepsi i Chips Lays. Nie miałem pojęcia o istnieniu branży wellness, branży zdrowia. Ja вообще nie представлялся, что такое индустрия wellness, что такое индустрия здоровья. Dzisiaj już wiem, co cola robi z organizmem. Сегодня я уже знаю, что кола делает с организмом. Dlatego jak już macie pić, to pijcie Pepsi. Поэтому если вы уже что-то пьете, то пейте Pepsi. Moi drodzy, tak się zafascynowałem oczywiście, że stwierdziłem, że zaraz będę bogaty, wszyscy, cała moja rodzina będzie bogata, wszyscy moi koledzy będą bogaci. Moje drogie, ja tak oduszywiłem, że ja już przedstawiał, że ja będę taki bogaty, że wszystkie moja семья będzie taka bogata. Uważałem, że jestem normalny. Ja считал, że ja normalny. Skoro jestem normalny, to przyciągnąłem normalny biznes. Jeśli ja normalny, to ja przyciągnął k siebie normalny biznes. I mam normalnych przyjaciół. I u mnie normalne друзья. Szybko mi moi przyjaciele pokazali, że nie jestem normalny. Очень быстро мои друзья показали мне, что я ненормальный. Jedyną osobą, która myślała tak jak ja, byłem ja. Единственный человек, который думал так же, как и я, это был я. I wtedy się okazało, że tak jak chciałem być jednym z najlepszych, bo w Pepsi byłem jednym z najlepszych, to myślałem, że też będę jednym z najlepszych. I jeśli, no jeśli ja w korporacji w Pepsi był jednym z samych lepszych, ja думал, что здесь я тоже очень быстро стану одним из лучших. Tak szybko się okazało, że wcale nie będę. Так очень быстро оказалось, что совсем так не будет. И зачем я себя что робię źle, что робię не так? Я начал задумываться, что я делаю неправильно, что я делаю не так. И тут же начала целая пригода с развитием особистым, целая огромная пригода с развитием особистым. И здесь началось просто потрясающее путешествие, связанное с личным развитием. Позже, как уже был глубоко в этом развитии особистым, наткнулся на одно здание. Потом, когда я уже был глубоко в этом личном развитии, я встретил одну фразу, что люди боятся змеян. То люди боятся изменений. Ponieważ z pozycji mistrza, потому что с уровня чемпиона, muszą zejść do pozycji ucznia. Им надо спуститься до уровня ученика. Mówię, wow. Я говорю, о, właśnie to przeżywam. Именно это я пережил. Słuchajcie, boli. И это болит. Trzeba schować ego do kieszeni. Нужно спрятать эго в карман. Swoją arogancję i taką butę. Свою такую как бы арогантию. I zacząć się uczyć od podstaw czegoś nowego. I zacząć uczyć się od samego fundamentu. Pokora i taka ciekawość życia. Pokora i taka zainteresowanie życiem. Przynosi niesamowity efekt. Przynosi потрясающие результаты. No i zaczęła się ta droga rozwoju. Zaczęła się droga uczenia. Droga rozwicia, droga uczenia. I już wiedziałem, że będę robił tylko to. Dalej pracowałem. Ja tylko to będę robić. Dalej pracowałem, ale wiedziałem, że ta branża to jest właśnie to. Ja dalej продолжал работать, но я уже чувствовал, понимал, что эта индустрия это что-то для меня. I wiecie, jak człowiek czegoś bardzo chce, знаете, если человек что-то очень сильно хочет, ale często jest tak, że coś go trzyma, że coś nie pozwala pójść do przodu. Też tak macie? No często bywa tak, że что-то его держит, что не позволяет ему идти вперед. У кого есть то что-то похожее? Nieraz właśnie, prawda. Prawda. Nieraz tak właśnie jest, że czegoś bardzo chcemy, ale nie możemy pójść do przodu, bo coś nas trzyma. Иногда так и бывает, что что-то мы хотим идти вперед, но что-то нас держит. Wtedy zaczyna działać wszechświat. И тогда начинает работать вселенная. I pomaga ci w podjęciu decyzji. И помогает принимать решения. I mi też wtedy pomógł. И мне тогда тоже он помог. Moi drodzy, ręka w górę, jeżeli mieliście kiedyś, kiedyś podjęliście taką decyzję, że mimo choroby wstaliście z łóżka, żeby pójść do pracy. Поднимите руку, если вы когда-то, несмотря на какое-то свое заболевание, пошли на работу.
Ja też taką decyzję podjąłem. To było dokładnie 6 lat temu, początek kwietnia. Именно такое решение я тоже принял. Это было начало апреля. Погода такая, как сейчас, снег с дождем. Погода была вот такая, страшно. Как сегодня, снег с дождем, такая страшная. Miałem 40 stopni gorączki. У меня было 40 градусов температура. Ale to była środa. Но это была среда. Chciałem pójść do pracy, dokończyć swoje rzeczy i przez weekend poleżeć w łóżku, żeby wyzdrowieć. Я хотел пойти на работу, закончить свои дела и потом уже на выходных полежать в кровати. I wstałem, poszedłem do pracy. И я встал и пошел на работу. Ale w połowie dnia już musiałem jechać do lekarza, bo już mdlałem po prostu. Но в половине дня я уже как бы терял сознание, поэтому мне нужно было ехать к врачу. U lekarza dostałem antybiotyki, dowiedziałem się, że mam wspaniałą anginę rokną. I u doktora ja получил антибиотики и узнал, что у меня потрясающая ангина. Pojechałem do domu. Я поехал домой. Przez 3 dni miałem 40 stopni gorączki. I через 3 дня у меня по-прежнему była температура 40. I w sobotę już się dobrze czułem. I w sobotę ja już хорошо себя чувствовал. Wstałem w nocy z soboty na niedzielę, żeby wziąć antybiotyk o 1 w nocy. Ja w sobotę, w noc soboty na воскресенье, w czas nocy wstał nocy, żeby wziąć antybiotyki. Wróciłem do łóżka i zasnąłem. I śni mi się mój syn. Wrócił się w krawacie i zasnął i mnie śnił się mój syn. Jak siedzi mi na klatce piersiowej i skacze po mnie. Jak on siedzi u mnie na grudnej klatce i prygaje na mnie. Ja mu przez sen mówię, synu, przestań, bo jesteś ciężki już. Ja mu, no, jakby через сон говорю, сынок, ты очень тяжелый, но перестань. Miał 11 lat wtedy. I bym wtedy 11 lat było. Otworzyłem oczy, ja syna nie było. Syna nie było тут. Ale dalej czułem, że siedzi. No ja по-прежнему чувствовал, что он сидит. W jednej sekundzie zrozumiałem, że mam zawał serca. В одной секунде я понял, что у меня удар сердца. Wstałem. Chciałem to sam jakoś ogarnąć, rozchodzić, rozmasować. Ja wstał i думал, jak to sam z tym sprawić, jak to здесь rozmasować, co to zrobić. Ale moja partnerka się obudziła i stwierdziliśmy, że jedziemy do szpitala. No, moja partnerka też prosnęła i my решили, że to надо jechać w szpital. Ze szpitala mnie wyrzucono. Z szpitala mnie wygnali. Bo pielęgniarka była zajęta z pielęgniarzem. Ponieważ medsestra była zajęta z medbratem. I kazano mi jechać do przychodni dyżurnej. I skazali mnie jechać w dyżurną bolnicę. Tam obudziliśmy lekarza i pielęgniarkę. Tam rozbudzili doktora z medsestrą. Zrobiono mi badanie EKG. Mnie zrobili badanie EKG. Wiecie, co to jest EKG? Wy znacie, tak? Okay. Jak to nazwało? EKG. Jak zobaczyli EKG. И когда они посмотрели на электрокардиограмму, то вбито мне два вельфроны тут и в раме. То мне вбили два вот этих каких-то электрических веща на палец и в грудь. Зазвонено по каретке, приехала каретка. Позвонили в скорую, приехала скорая. Сделано еще раз ЭКГ. Еще раз сделали ЭКГ. И на сигнале с повратом в шпиталь. И с сигналами обратно в госпиталь. Jak podjechałem pod szpital, izba przyjęć, rozsuwają się drzwi. Kiedy ja przyjechał w szpital, to była palata, tam gdzie przyjmowali balnych, rozdwigają się te drzwi. Mi już nie pozwolono chodzić, więc byłem na wózku. Mnie już nie pozwalali chodzić, поэтому я ехал на такой коляске. I wyszedł młody mężczyzna w fartuchu białym. I вышел молодой мужчина в белом халате. Miał napisane rezydent. To jest taki młody lekarz. У него было написано практикант или резидент, практикант. I dostał od lekarza z karetki deskę z moimi wypisami badań i tak dalej. I od врача со скорой он получил исследование, no, результаты моих там исследований этих. Popatrzył na tą deskę. On смотрит на эту. Tak, jest, w końcu się coś dzieje. Документ, говорит, о, отлично, что-то происходит. To chyba była smutna noc w tym momencie. To była, наверное, skuczna mnie noc. Przyjęto mnie na tą izbę przyjęć. Меня приняли там. Podłączono do monitorów. Podłączyli k monitorom. Kablami, takie amerykańskie łóżko kabel, było na pilota. Takie amerykańskie było krawat. Jak w serialu Dr. House. Jak w serialu Dr. House. To była akurat moda na ten serial. Wtedy bardzo modny był ten serial. To było dokładnie 6 lat temu. 6 lat temu nazad. Chciano mnie otwierać. Wtedy się dowiedziałem właśnie, że przechodzę zawał. Chcieli mnie wskrywać. Wtedy raz, no, ja uznał, że u mnie infarkt. Ale że to była druga w nocy, to profesorom nie chciało się przyjechać do szpitala, więc powiedzieli, że do rana przeżyję. No a tak jak była druga noc, profesor nie chciał przyjechać i oni решили, że ja do jutra dożyję. Pojechałem na intensywną terapię, to jest taki oddział intensywnej opieki medycznej. I ja pojechał na taki oddział intensywnej terapii. I tam byłem 3 dni. I prowadził tam 3 dni. Po 3 dniach zrobiono mi koronografię. 3 dni później zrobili mi koronografię.
Wiemy, co to jest koronografia. To kto znaje, co to takie? Koronografia, takie jest, da? Wbijają się w aortę, tam. То есть через аорту что-то там открывают и показывают. Контраст на сердце пускают и потом через зал. Пускают контраст на сердце и происходит хорошо ли это. По трех днях оказалось, что не мам завалу. Шесть дней спустя оказалось, что у меня нету инфаркта. Только мам запаление мышцы сердцевого. Есть только воспаление сердечной мышцы. Камень с сердца не спад. У меня упал камень сердца. До моменту, kiedy się nie dowiedziałem, czym jest zapalenie mięśnia sercowego. To пока я не узнал, что такое воспаление сердечной мышцы. Oczywiście sprawdziłem w Google zapalenie mięśnia sercowego. Конечно, я проверил в Google, что такое воспаление сердечной мышцы. Oczywiście będąc w szpitalu. Будучи в госпитале. Okazuje się, że zapalenie mięśnia sercowego ma 50% umieralności. Оказывается, что вот это воспаление сердечной мышцы это 50% риск умереть. Jest o 20% gorszym schorzeniem niż zawał serca. I to w 20 razy bardziej opasne zaburzenie niż infarkt. Ponieważ zapalenie mięśnia sercowego jest, ma takie same objawy jak zawał. Ponieważ to u niego takie же same symptomy jak u infarkta. Tyle, że zawał jest mechanicznym uszkodzeniem serca, a zapalenie mięśnia sercowego jest bakteryjnym. Tylko że infarkt to mechaniczne powrzenie serca, a вот это воспаление это инфекционное. Bakterii nie da się usunąć skalpelem. I bakterii nie można udalić skalpelem. Antybiotyki albo zadziałają, albo nie. Antybiotyki mogą zrobić, mogą nie zrobić. Na szczęście zadziałały. K szczęściu zrobiły. To było słabe zapalenie mięśnia sercowego, co widać, stoję przed wami, więc jestem w formie. No, to, jak wy понимаете, nie było takie, że tragiczne zapalenie serca. Widzicie, ja przed wami stoję, w принципе, w formie. Ale dlaczego wam to opowiadam? No, почему вам про это говорю? Te trzy dni, эти три дня на интенсивной терапии, то были najlepsze trzy дни в моем życiu. Это были самые лучшие дни в моей жизни. Nic się nie liczyło. Ничего не было важно. Byłem ważny tylko ja. Был важен только я. Tylko ja i tylko i wyłącznie ja. Только и только я. Żadne problemy w pracy. Никакие проблемы на работе. Żadne problemy w domu. Никакие проблемы дома. Żadne kredyty. Никакие кредиты. Задолженные карты. Кредиты на картах, долги на картах. Ниц не исняло. Ничего не существовало. Через те три дни. В течение этих трех дней. Zobaczyłem, co to znaczy być wolnym człowiekiem. Я понял, что такое быть свободным человеком. Zobaczyłem, co to znaczy być bezpiecznym człowiekiem. Понял, что такое быть безопасным человеком. Wiecie, ja jestem wodnikiem. Вы знаете, я водолей. Я кохам быть вольным. Я обожаю иметь свободу. И тот у горы. I tak сверху. Powiedział mi Tomek. Chcesz zobaczyć, co to znaczy jest wolność? Tomasz, ty chodzisz, znasz, co to jest swoboda. No to ja ci pokażę. To ja ciebie pokażę. I pokazał. I pokazał mnie. Słuchajcie, to jest niesamowite uczucie. I słuchajcie, to потрясающее чувство. Kiedy człowiek kompletnie nie ma nic w głowie oprócz siebie. Когда у человека нету ничего в голове, кроме самого себя. To jest egoistyczne. Это эгоизм. Ale to jest bardzo zdrowy egoizm. No to się zdrowy egoizm. Wtedy podjąłem decyzję, że jak wyjdę o własnych siłach z tego szpitala, i wtedy ja podjąłem decyzję, że jeśli ja na swoich nogach wyjdę z tego szpitala, to zrobię wszystko, żeby się zbliżyć do tego stanu. Ja zrobię wszystko, żeby przybliżyć się do tego stanu. Przez te trzy dni zrozumiałem też jeszcze jedną rzecz. W te trzy dni ja podjąłem jeszcze jedną rzecz. Mój syn miał wtedy 11 lat. Mój syn wtedy miał 11 lat, mu było. Wiedziałem, że osoby po zawale czy po zapaleniu mięśnia sercowego często nie wracają do pracy. Ja znał, że ludzie po infarkcie czy zapalenia sercowego mięśnia często nie mogli wracać do pracy. Często są na zasiłkach, na rentach. Очень часто они какие-то пособия получают, какие-то пенсии уже имеют. Ponieważ nie wracają do swojej formy. Ponieważ nie mogą wrócić do swojej formy. Dla mnie było nie do pomyślenia. Ja nie mógł sobie przedstawić. I nie do przyjęcia. Ja nie chciał tego przyjmować. Żebym był ciężarem dla własnego dziecka. Ja był abuzy dla swojego własnego rybanka. Sama myśl, że byłbym obciążeniem dla Kamila. Sama myśl o tym, że ja będę w tej abuzy dla mojego Kamila. Powodowała, że ja bym wolał już tam zostać, nie wychodzić z tego szpitala. No, stanowiła się taka przyczyna, że ja po prostu już chciał tam zostać i nie wychodzić po prostu z tego szpitala. Już bym wolał zakończyć tam swoją historię. Ja bym już lepiej zakończył tam po prostu tę życie swoje. Oczywiście, przez te trzy dni. Конечно, в течение этих трех дней. Я понял также, что здоровье важно. Я понял, насколько важно здоровье. По такой пригоде каждый
zaczyna zauważać zdrowie. После такого приключения каждый понял бы, что такое здоровье. Mam do was pytanie, czy uważacie, że czas jest ważny? И у меня к вам вопрос. Считаете ли вы, что время важно? Ja też tak uważałem. Я тоже так считал. Ale tam przez te 3 dni, но там за эти 3 дня, ważność tego czasu nabrała innego wymiaru. Значение этого времени приобрело другую краску. Docenia się każdą minutę, z którą się oddycha. Ценится каждая минута, в течение которой мы дышим. Chociażby po to, żeby przypomnieć się, jak fajnie się życie przeżyło. Хотя бы для того, чтобы вспомнить, насколько замечательно жизнь мы пережили. I tam tak naprawdę nauczyłem się doceniać każdej minuty, która na mnie czeka po wyjściu z tego szpitala. И там на самом деле я научился ценить каждую минуту, которая меня ждет после выхода с этой больницы. Moi drodzy, mam do was pytanie. И мои дорогие, у меня к вам вопрос. Czy myślicie, że poza tą salą? Думаете ли вы, что вне этого зала? Есть паркинг, на котором стоят ваши самоходы? Есть паркинг, на котором стоят ваши машины? Ну так. Скоро вы знаете, что он там есть. Откуда вы знаете, что он там есть? Скоро вы здесь и ту. Если вы здесь. Наши смыслы помнят, что там что-то есть. Наши мысли помнят, что там что-то есть. Але это уже было. Но это уже было. Czas leci. To jest, время идет. To jest jedyna z rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Это одно из вещей, которым мы не в состоянии остановить. Nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Nie w состоянии на это повлиять. Nie jesteśmy w stanie zmienić tego, co było. Nie w состоянии изменить того, что было. Кто из вас wie, co będzie? Кто из вас знает, что будет? За godzinę. За час. За dzień. Через день. За tydzień. Через неделю. Czy w ogóle będzie? И вообще будет ли? W tej sekundzie, w tej minucie, w tym oddechu, w tej sekundzie, w tej minucie, w tym wzdochu, w którym jesteście teraz, w którym wy сейчас находитесь, to właśnie teraz jesteście. Это именно сейчас вы здесь находитесь. I to się tylko wyłącznie liczy. И только исключительно это считается. То, co w danej chwili doświadczamy i co przeżywamy. То, что в этот момент мы переживаем и какой опыт испытываем. Ja jestem dumny, że właśnie teraz mnie słuchacie. Я надеюсь, что вы меня сейчас внимательно слушаете. Ale ważne jest to, żeby sobie zakodować i zrozumieć, że trzeba żyć teraźniejszością, tym, co robi się teraz. No ważne zakodować i zapomnieć, to нужно жить сегодняшним моментом. I póki ten czas mamy, żeby realizować swoje marzenia. I пока у нас это время есть, реализовывать свои мечты. Te 3 dni tak naprawdę zmieniły moje życie. Эти 3 дня на самом деле изменили мою жизнь. Wyszedłem ze szpitala. Я вышел из больницы. И отчаял все котвицы, которые меня держали. И я отрезал все вещи, все проблемы, которые меня держали. Зрозумел, что в конце, что скоро и так умру. Ну, принял решение, что если я и так умру, рано или поздно, то варто то пережить по-своему. Надо это пережить по-своему. И 2 лета позднее. И 2 года спустя. Споткаюсь с проектом. Я встретил проект, который называется Dual Life. Который называется Dual Life. Te 2 lata poświęciłem oczywiście na edukację, na uczenie się i różnych dotykania różnych rzeczy, spotykania wielu mentorów. 2 года, понятно, я посвятил на обучение, на образование, я встречал много менторов. Dzięki produktowi Dual Life dzień i noc nie biorę już tabletek na serce od 4 lat i nie ma śladu po zapaleniu mięśnia sercowego. Благодаря продукту Dual Life день и ночь я отставил все медикаменты, направленные на сердце, и нет вообще ни одного следа после воспаления сердечной мышцы. Jak sercem poczułem, że to jest projekt, w którym chcę się realizować, który wniesie ogromne wartości w życie ludzi. I ja sercem poczułem, że to jest ten projekt, który przyniesie ogromną cenność mnogim ludziom. Zacząłem się tym wszystkim, tą informacją dzielić z moją rodziną, kolegami w pracy i tak dalej. Начал все эти информации делиться с моей семьей, с моими коллегами в работе. Wiecie, te wszystkie rzeczy, będziemy zarabiać pieniądze, jeździć Mercedesami, będziemy zwiedzać świat. Realizować marzenia. Знаете, все эти вещи. Будем зарабатывать деньги, будем ездить машинами, будем путешествовать, будем захватывать мир. История się повторила. История повторилась. Wszyscy dziwnie на меня patrzyli. Все очень странно на меня смотрели. Ale ja się zmieniłem. Но я изменился. Miałem to gdzieś, jak na mnie patrzą. Мне было все равно, что они считают. Wiedziałem, że to jest to miejsce, w którym mam być i że to, co mam zrobić, i tak zrobię. Ja znał, że to to miejsce, w którym ja должен находиться, i ja znał, że ja сделаю tak, jak ja хочу. Przełomowym momentem było, jak rozmawiałem z moją siostrą. Przełomowym momentem był rozmowa z moją siostrą. Ona jest o 7 lat młodsza ode mnie. Ona na 7 lat młodsza, niż ja.
Jeszcze nie przekroczyła 40. Jeszcze jej nie do 40. Wtedy Agnieszka zaczęła na mnie krzyczeć. Тогда Agnieszka начала на меня кричать. Że zwariowałem, что я сошел с ума, że mam świetną pozycję na rynku pracy, что у меня очень хорошая позиция на рынке труда, że mam менеджерское становisko в одной из największych корпораций на świecie, что у меня менеджерская позиция в одной из самых крупных корпораций в мире, że jeżdżę już czwartym z kolei samochodem służbowym, я уже четвертым служебным автомобилем езжу, że zarabiam bardzo duże pieniądze jak na etat, что я зарабатываю очень большие деньги как, ну, как бы на работу, на контракт, że mi się pozmieniało w głowie, że zwariowałem, że mam dziecko na utrzymaniu, kredyty i tak dalej, co ja robię? Что что-то непонятное происходит у тебя в голове, у тебя ребенок на содержание, а ты, у тебя еще и кредиты, а ты что-то хочешь менять. И вtedy się wydarzyło to, co tutaj troszeczkę Dietmar opowiadał. И когда произошло что-то, о чем говорил здесь Dietmar? Ja powiedziałem, Agnieszka, okej, pamiętasz, ja jestem marzycielem. И тогда я сказал, Agnieszka, ты помнишь, что я люблю мечтать? Spełnisz moje trzy życzenia. Если ты реализуешь три мои желания. Ja dalej będę sprzedawał wodę z cukrem i smażone ziemniaki. Ja będę dalej sprzedawać wodę z cukrem i żareną kartoszkę. I nie będę robił duo. I nie będę zajmować się duo. Tak na szybko, tylko trzy marzenia takie materialne, żebyś zrozumiała, co do ciebie mówię. Tak, быстро ja тебе dam три моих материальных желания, чтобы ты быстро поняла. W ciągu miesiąca chcę mieć trzy Mercedesy. W ciągu miesiąca chcę mieć trzy Mercedesy. W ciągu trzech miesięcy dom z kaskadowym basenem. W ciągu trzech miesięcy dom z basenem i wodopadem. I w ciągu roku tyle pieniędzy na koncie, żeby było mnie stać na edukację mojego syna tak długo, jak się będzie chciał się uczyć i czego będzie chciał się uczyć. I w ciągu roku tak dużo pieniędzy, żeby mnie było, ja mógł sobie spokojnie pozwolić любое обучение, które tylko захочет mój syn i nieograniczone finanse. I nastała cisza. I nastąpiła cisza. Taka jak ta. Такая как это. По хвили powiedziała, dlaczego ты ode mnie oczekujesz? Секунду спустя она сказала, чего ты вообще от меня ждешь? Powiedziałem, widzisz. Я сказал, смотри. Radząc mi coś, советуй мне что-то, wpływasz на мои decyzje и на мое życie. Ты влияешь на мои решения, на мою жизнь. То я będę ponosił konsekwencje твоих рад. И это я буду нести ответственность за те советы, которые ты мне даешь. А не ты. А не ты. Więc chociaż raz ponieś konsekwencje tego, co mi radzisz. Поэтому хотя бы раз понеси ответственность за те советы, которые ты мне даешь. Chociaż raz w życiu weź odpowiedzialność za to, co do mnie mówisz. Хотя бы раз возьми ответственность за то, что ты мне говоришь. Bo jeżeli nie, to ja będę ponosił odpowiedzialność rzeczy, które ty mi radzisz, żebym zrobił. Потому что если нет, то это я буду нести ответственность за те вещи, которые ты мне советуешь. Tak więc uwaga, czas start. Поэтому, внимание, время пошло. Czekam na trzy Mercedesy za miesiąc. Я жду на три Мерседеса через месяц. Słuchajcie, stała się magia. И слушайте, произошла магия. To jest coś takiego, jakby ona zadzwoniła do wszystkich moich znajomych, całej mojej rodziny, kolegów w pracy, wszędzie. Это что-то такое, что если она позвонила ко всем моим друзьям, своим знакомым в работе и в семье. Bo od tamtej pory, to było 4 lata temu. Потому что с того времени, 4 года тому назад было. Nikt z mojej rodziny i z moich znajomych nie odważył mi się niczego doradzać. Nikt z moich bliskich i moich kolegów po pracy nie miał odwagi, co godno mnie posowietować. Dzisiaj to już w ogóle nie mają odwagi. Na сегодня вообще у них нет отваги такой. Nie wiem, co się zmieniło. Cały czas nie wiem, co się zmieniło. Zachodzę w głowę, co się wydarzyło. Постоянно думаю о том, что же произошло на самом деле. Правдоподобно изменилась и моя постава. Скорее всего, изменилась моя осанка. Зачем быть так певны себе? Я начал быть так уверенным в себе, что в сумме и так конец на мне чека. Что и так в конце я умру. Więc chcę przeżyć to tak, jak ja chcę, a nie ktoś inny. Поэтому хочу прожить жизнь так, как я этого хочу, а не так, как кто-то мне советует. Wiecie, ja lubię filmy typu Ojciec Chrzestny, Mężczyzna z Blizną. Вы знаете, я люблю такие фильмы, как Крестный отец, Человек со шрамом. I tam jedna z postaci w jednym z takich filmów. И там один из таких персонажей в этом фильме. Тони Коппола. Кто? Тони Коппола. Тони Коппола, так się nazywa. Тони Коппола из Крестного отца, не помню. Nie radzę naśladować tej postaci. Nie śleduję za nim, podrażać mu. Ale powiedział jedno zdanie, które stało się moim mottem. No, сказал одну фразу, которая стала моим девизом. Które sobie kiedyś wytatuuję, jak przestanę się bać igły. Które ja sobie obowiązkowo gdzieś nabiję, kiedy przestanę bać tatuaży.
Nikt z was. Никто из вас. Nie będzie mi mówił, jak mam żyć. Nie будет мне говорить, как я должен жить. Bo nikt z was. Потому что никто из вас. За мне не умрет. За меня не умрет. Wtedy zrozumiałem, że to jest moje życie i nikogo innego. И тогда я понял, что это моя жизнь и никого другого. И без względu на то, co в нем сделаю, то będzie moje. И несмотря на то, что я в нем сделаю, это будет моя жизнь. I słuchajcie, nagle zaczęły się otwierać drzwi za drzwiami. Drzwi za drzwiami. Drzwi za drzwiami. Друг начал открываться двери за дверью. Двери за дверью. Zacząłem poznawać niesamowite osoby. Я начал знакомиться с гениальными людьми. Zacząłem przebywać w niesamowitych środowiskach. Я начал появляться в потрясающих окружениях, местах. Moje życie zaczęło się diametralnie zmieniać. Моя жизнь диаметрально начала меняться. Aż się zmieniło o 180 stopni. Пока не изменилось на 180%. Ja nie jestem w stanie nawet przekazać, co czuję, jak mu o tym mówię. Я даже не в состоянии передать, что я чувствую, когда про это говорю. Bo ja w 4 lata zmieniłem całkowicie swoje życie. Потому что за 4 года я полностью изменил свою жизнь. Od zmiany mentalnej. От ментальных изменений. Духовной. Духовных. По zmianę materialną. По изменения материальные. И доход пассивный. И пассивный доход. Coś pięknego. Что-то замечательное. Moi drodzy, tak na koniec. W samym końcu. Czym się różni duży biznes od małego biznesu? Чем отличается большой бизнес от малого бизнеса? Robert Kiyosaki o tym mówi. Robert Kiyosaki про это говорил. Znacie Roberta Kiyosaki? Знаете Роберта Кийосаки? Mnie to zachwyciło, że nawet mając 1000 pracowników. Меня это очень сильно вдохновило, потому что даже имея 1000 сотрудников. То ten biznes może być mały. Этот бизнес может быть маленьким. Jeżeli nie funkcjonuje wtedy, kiedy mnie nie ma. Если не работает тогда, когда меня нету. Dla mnie to było magistra ekonomii. Для меня это было, ну, какая-то магистрат экономии. Шокем. Я был в шоке. Przedsiębiorstwo 1000 osób to jest ogromny biznes. Предприятие 1000 людей это огромный бизнес. A on mi powiedział, że on nie działa w momencie, kiedy właściciel wyjeżdża, to jest mały biznes. A on mi mówi, że jeśli kiedy собственник выезжает и бизнес перестает работать, это малый бизнес. I on mi wytłumaczył, czym jest duży biznes. Чем является большой бизнес? Duży biznes ma 3 cechy. Большой бизнес имеет 3 черты. Jest sieciowy. Это сеть. Międzynarodowy. Международный. I działa w jednym systemie. I działa w jednej systemie. Wszędzie tak samo. Везде точно так же. W małym biznesie sprzedajemy czas. W маленьком бизнесе мы продаем время. W dużym biznesie płacą nam za czas innych. В большом бизнесе нам платят за время других. Czy rozumiecie, o czym mówię? Понимаете ли вы, о чем я говорю? Słuchajcie, tak już na koniec, bo dużo czasu nie mam, ale chciałbym coś wam jeszcze pokazać. W samym końcu, но хочу вам одну вещь передать. Ile zarabia się dolarów miesięcznie na Ukrainie? Сколько долларов в месяц зарабатывается в Украине? 300. 100? 200? 150, 200, 200, давайте. 250, может. Повысим зарплаты с сегодняшнего дня всем. 200? 200. 200. Да, я вам подвышка. 176 godzin pracuje się 8 godzin przez 22 dni, tak? 176 dni, no ludzie обычно работают, да, то есть если по 8 часов 22 дня. Dwie? Ile? 252. Dolary. Nie, dni, o dniach говорите? Godzin, ile się godzin pracuje? 8 Сколько godzin. Сколько часов работается? 40. No w miesiąc. To jest okej. Okay. 8 godzin dziennie przez 22 dni w miesiącu to jest 176 godzin. Давайте вот среднее будет у нас 200 долларов и 176 рабочих часов. Czyli mniej więcej to jest razy dolar 15 to jest 200. Ну и более-менее, то есть если мы говорим про доллар 15 за час, это получается как раз 200 там долларов чем-то. То есть окей? Это нормально будет? Нормально. Сколько вы хотите? За дуже або за мало? За дуже, за мало. Ile na Ukrainie wynosi średnia pensja? Сколько средняя зарплата на Украине? В долларах давайте. В долларах. 150. No dobra, to jest, ktoś dobrze zarabia, 200 no dolarów. No давайте, мы даем повышение всем. Окей, даем подвижку. По 50 долларов каждому украинцу, а то может забыл. Працуję 8 godzin
Dziennie na miesiąc. 8 часов в день работать. 22 дни. 22 дни. В месяц. В месяц. Кто из вас хотел бы работать 500 годин? Кто из вас хотел бы работать 500 часов? В месяц. В месяц. 1000? 1000 часов. 2000 годин в месяц? 2000 часов в месяц? Не да się. Не получится. Załóżmy, że dałoby się pracować na przykład 12 tysięcy godzin w miesiącu. Ktoś chciałby pracować 12 tysięcy? Można 12 tysięcy часов w miesiąc pracować. Kto chciałby pracować 12 tysięcy часов w miesiąc? A ktoś chciałby mieć zapłacone za 12 tysięcy godzin w miesiącu? Kto chciałby, żeby mu zapłacili za 12 tysięcy? Uwaga, damy podwyżkę. No ładnie, dajemy jeszcze jedno powyższenie. Ile to jest? Na 2 dolara w czas, 2,15, skąd to получится? 25,800? 25,800? Może być. No okej. Co to on sobie, конечно, тут присвоил? Кто chciałby zarabiać za 12 godzin w miesiącu stawkę 2,15 dolara, żeby zarabiał 25,000 dolarów miesięcznie? Chciałby кто-то za 12 тысяч часов иметь ставку 2 доллара там щепка и зарабатывать 25 тысяч долларов? Ręka w górę. Ruka w górę. To nie są godziny. Это не часы. To są osoby. Это люди. Gdzie masz płacone za jedną godzinę jednej osoby na miesiąc. Gdzie cię płacą za jednego człowieka, za jego jeden czas, w jeden miesiąc. Masz płacone jedną godzinę od jednej osoby z 12 tysięcy osób za jedną każdą godzinę w miesiącu. Cię płacą za jeden czas, jednego człowieka, każdy miesiąc. 2,15. Postawki 2,15. Uwaga, to jest fakt. Внимание, это факт. To się dla mnie wydarzy. Для меня вот это произошло. Dokładnie w ten sposób. Именно таким образом. I to jest dochód pasywny. И это есть пассивный доход. Ktoś kiedyś powiedział, że lepiej zarabiać 1% z aktywności 100 osób niż 100% z własnych. Кто-то когда-то сказал, что лучше получать 1% от заработка 100 людей, чем 100% от своего заработка. John Paul Getty. Tak jest. Ja tego doświadczyłem, leżąc w szpitalu. Ja to понял, kiedy ja leżał w szpitalu. Kiedy pomyślałem o moim synu. Kiedy podumał o swoim synie. I o tym, że prawdopodobnie będzie musiał mnie utrzymywać. I o tym, że skoro się ja będę znajdować się na jego zadrżanie. Wtedy sobie obiecałem, że zrobię wszystko, żeby mieć pasywny dochód. I wtedy ja pobiecał sobie wszystko, że ja przyjdę do tego pasywnego dochodu. Żebym nie miał takiego dyskomfortu, bo u mnie nie było tego dyskomfortu, że jeżeli coś mi się nie daj Boże stanie, to jeśli nie daj Boże, to samo przejdzie i znowu trafię do szpitala, znowu popadę w szpital, żeby mi nie było na niego stać, żeby nie by no nie było денег содержать это, żeby nie mieć poczucia, że będę ciężarem dla kogokolwiek, bo ja nie miał czucia, że ja będę obuzy dla kogoś, bo nasz projekt pozwala na to, ponieważ to nasz projekt pozwala na to, że w pewnym momencie znikasz na pół roku albo na rok. W определенном моменте ты пропадаешь на полгода или на год. A SMS-y przychodzą. A SMS-ki продолжают приходить. A biznes ci rośnie jeszcze większy. A biznes rośnie все больше и больше. A wypłatę dostajesz na konto jeszcze większą niż byłeś. A заработок получаешь еще больше, чем до этого. I to jest czysty dochód pasywny. I это чистый пассивный доход. Ale dla mnie przede wszystkim jest to bezpieczeństwo i komfort podejmowania decyzji. No dla mnie to w pierwszą kolejność bezpieczeństwo i komfort przyjęcia decyzji. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. To действительно очень, очень сильно было для меня. I zostawiam was z ostatnim moim zdaniem. Ja zostawię was z ostatniej mojej frazy. Że warto poświęcić życie. Что стоит посвятить свою жизнь. I zapłacić prawie każdą cenę. И заплатить практически любую цену. За свои marzenia. За свою мечту. Спасибо. Большое спасибо.